Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki odcinek łączony rozważań z Tanzanii i rozważań o książce. Zachęcie do lektury. I lektura będzie polska, bo tak się złożyło, że wziąłem sobie taką książkę do czytania w trakcie podróży. Józef Mackiewicz, Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. Bardzo dziękuję również za polecenie jednego ze subskrybentów czy oglądaczy mojego kanału. Rzeczywiście książka bardzo ciekawa. Książka, którą można czytać na dwóch poziomach. Jeden poziom to jest taki, powiedzmy, faktograficzny, bo jest to książka, która faktycznie opisuje po prostu bardzo wiele faktów z okresu pontyfikatu Pawła VI. Czyli tak naprawdę lata 70. głównie i lata 60. chyba końcówka. I wcześniejszy również Jan, chyba 23 czy jakiś taki. W każdym razie można powiedzieć, no historia. Ale ta historia uczy bardzo wiele. I ta historia uczy tak naprawdę, ja bym powiedział, o tym, że Kościół nigdy nie powinien próbować oswajać zła. Nigdy nie powinien próbować oswajać zła, bo przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią wobec Boga, jak mówi apostoł Jan w pierwszym liście. No właśnie, wydaje mi się, że to jest chyba taka główna myśl, która ona się nie przebija, dlatego że Józef Mackiewicz jakby nie... On daje przestrzeń do własnych wniosków, co zresztą myślę jest bardzo cenne. On po prostu gromadzi pewne dane, pokazuje na przykład to, jak Watykan ponad głowami ludzi, którzy sprzeciwiali się komunizmowi, tak naprawdę się z tym komunizmem dogadywał, jak kolaborował tak naprawdę. To, co też widzimy dzisiaj w Chinach z papieżem Franciszkiem, gdzie chrześcijanie czy katolicy cierpią w Chinach, a Franciszek się dogaduje gdzieś tam ponad nimi, ich głowami z mocodawcami chińskimi. Tak samo było na Węgrzech, tak samo było na Słowacji, tak samo było w wielu różnych miejscach. Polska jest ciekawa też tutaj opisana. Polska jest taka niejednoznaczna. Ja zawsze miałem obraz kardynała Wyszyńskiego jako takiego człowieka ze Spiżu. No, Józef Mackiewicz to trochę, bym powiedział, w jakiś sposób balansuje. On nie zaprzecza różnym cnotom kardynała Wyszyńskiego, ale też pokazuje, że grał na dwa fronty. Myślę, że był mądrym człowiekiem, to jest moje osobiste przekonanie, i że robił to nie kolaborując, ale też nie mam dość wiadomości, żeby to wyraźnie dowieść, tak mi się wydaje. Kolejna ciekawa rzecz, którą kiedy patrzę właśnie na tą książkę, no to właśnie jest pewna lekcja na dziś. I to lekcja, która przekracza tak naprawdę tradycje kościelne. Mówię tutaj o kościele ewangelicznym, baptystycznym, jakimkolwiek innym. Kiedy próbujemy się dogadać z szatanem, to zawsze na tym źle wychodzimy, po prostu. I wydaje mi się, że musimy być mądrzy, musimy być ludźmi, którzy zdają sobie sprawę, że na tym zawsze źle stracimy, po prostu stracimy. My stracimy swoją tożsamość, my stracimy swoją słoność, podczas gdy po prostu oni w jakiś sposób... To ciekawa jeszcze jedna rzecz. Kiedy patrzę na zmianę, bo zmiana nastąpiła. Józef Mackiewicz napisał tą książkę w 1975 czy 6 roku. Zwróćcie uwagę, że za chwilę później nastąpiła zmiana i co ciekawe, zmiana nastąpiła na dwóch frontach. Z jednej strony to był Ronald Reagan, a z drugiej strony to był Jan Paweł II, który był człowiekiem, papieżem, który zupełnie w inny sposób zaczął określać komunizm. Zwróćcie uwagę, co się wydarzyło, kiedy tych dwóch ludzi, jeden w tym wymiarze politycznym, drugi w wymiarze religijnym, zamiast się dogadywać, oswajać zło ze złem, zaczęli to zło konfrontować i nazywać tym, czym jest. W zasadzie to wystarczyło. W zasadzie to wystarczyło. Okazało się, że ten cały system runął. Ten cały system opierał się wtedy, ale myślę, że dzisiaj jest tak samo z różnymi dzisiejszymi złami, na zastraszeniu. Opiera się na tym, że ludzie, którzy chcą żyć dla Chrystusa, ale są lękliwi, boją się nazywać rzeczywistość we właściwy sposób i zdradzają tak naprawdę może być prawdę, może nie Chrystusa, bo oni dalej chcą być po stronie Chrystusa, ale siedzą po cichu. I mam wrażenie, że to siedzenie po cichu nigdy na dobre nie,
nie wychodzi. Taka lekcja, myślę, na każdego z nas. Zwróćcie uwagę, kiedy przełamuje się lęk, kiedy nazywa się rzeczy w zgodzie ze Słowem Bożym, tu pewnie jedni są szybsi, drudzy są bardziej wyważeni, ale ja bym chciał ostatecznie w zgodzie z Twoim sumieniem, nazywaj rzeczywistość w zgodzie ze Słowem Bożym. Pilnuj swojego serca, żeby w nim nie było lęku, żeby to, co robisz, nie wynikało z lęku, ale żeby wynikało z Twojej otwartości na Boga, na Jego działanie, na Jego prawdę, na Jego przekonanie. Jeśli tak będziemy działać, to ja wierzę, że Bóg będzie po naszej stronie, że po prostu że to będzie lepsze, że to będzie lepsze niż wszelkie układy. Z piekłem się nie układa, z szatanem się nie układa, ze złem się nie układa. Kościół tego nie powinien robić. Może politycy, niech politycy sami podejmują własne decyzje, ja politykiem nie jestem, ale Kościół nie powinien się układać. To jest taka moja refleksja po przeczytaniu tej książki. Zachęcam Was również do tego, żeby ją przeczytać. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją prawdę, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, w którym nie ma żadnego, nawet chwilowego zaćmienia. Jest tylko światło, jest tylko czystość. Panie, daj nam jasność i czystość w naszym myśleniu. Daj nam, Panie, aby nasze serca nie były zmącone lękiem i daj nam w tym trwać przed Tobą i daj nam w tym Tobie służyć. O to Cię, Panie, proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.